najważniejsze jest to, żeby znaleźć w tym naszym szalonym świecie chwilę oddechu, chwilę odpoczynku, chwilę, żeby się spotkać i porozmawiać. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak licznie nasze drogie panie zaszczyciły nas swoją obecnością, przyszły na moje zaproszenie, odpowiedziały na zaproszenie na Dzień Kobiet, na naszą uroczystość i mam nadzieję, że dostarczyliśmy im mnóstwo radości, uśmiechu i takich miłych chwil oderwania się od codziennych obowiązków, od tego, z czym na co dzień się borykają. Bardzo dziękuję przede wszystkim właśnie panu dyrektorowi Ośrodka Kultury, Henrykowi Walongowi, za zorganizowanie tego dzisiejszego spotkania, za przygotowanie posiłków, ale także za ten bogaty program artystyczny. Słyszeliśmy zespół młodzieżowy, gitarowy, który tu w naszej miejscowości działa już kilka lat i z powodzeniem rozbawia nas przy każdych uroczystościach, zespół Satisfaction. Słyszeliśmy nasze instrumentalistki z pięknymi utworami muzyki filmowej, a myślę, że dopełnieniem tego występu była właśnie prezentacja grupy aktorskiej. Piękna komedia, wesoła komedia. Wszyscy świetnie się bawili, odpoczęli i myślę, że z takim zapałem ruszą do pracy w następnym tygodniu. Wszystkiego dobrego życzę naszym drogim paniom z okazji święta raz jeszcze. Niech życie wiedzie się jak najlepiej dla nich. Wszystkim dzisiaj to chcemy podziękować za te obchody Dnia Kobiet, które już od kilku dni w różnych gminach naszego powiatu się odbywały. Nam kobietom, mimo tego, że uchodzimy za może twarde, jakieś przebojowe, ale zależy też na tym, żeby ktoś dostrzegł tą naszą pracę, dostrzegł ten codzienny trud i za te wszystkie miłe słowa, no i oczywiście piękne kwiaty składamy wielkie podziękowania. Dzisiaj to jest taki szczególny dzień, bo jest to 10 marzec, a więc dzień, kiedy świętujemy, kiedy jest to święto panów. Więc im również z okazji święta mężczyzny składam najserdeczniejsze życzenia, aby nam wszystkim żyło się przyjemnie i miło. Dziękuję bardzo. Wspaniałe, szanowni państwo, coś dla ducha, coś dla ciała, miłe spotkanie w pięknym gronie z koleżankami ze stowarzyszeń, z mieszkańcami, z naszymi mamami, kobietami stąd właśnie z gminy Łużna. Te wydarzenia są nam bardzo potrzebne, ponieważ troszkę nas wzmacniają, trzymają nas na duchu, jakoś tak nas wzmacniają na dalsze życie, na dalsze dni. Tej prostej, zwykłej codzienności, szarości, której doświadczamy codziennie. Bardzo cieszę się, że dzisiaj wziąłem udział w tej wspaniałej uroczystości Święta Dnia Kobiet. Dzisiejsze wydarzenie było szczególne, ponieważ rangę tego wydarzenia podniosła obecność dwóch kobiet. Przede wszystkim pani poseł Barbary Bartoś oraz pani Jadwigi Wójtowicz, która jest radną w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Tego typu uroczystości powinny się u nas odbywać bardzo często, ponieważ, no, jak pokazuje, jest duże zainteresowanie, dużo pań tutaj dzisiaj uczestniczyło. Była to bardzo fajna uroczystość, gdzie ci ludzie, te osoby mogły się zintegrować. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, spełnienia marzeń, wszelakiej pomyślności. Życzę, aby na każdy dzień towarzyszyły wszystkim paniom uśmiech, radość, poczucie zadowolenia. Życzę również, aby to życie codzienne przynosiło jak najmniej przykrych chwil, smutków, natomiast żeby przynosiło dużo radości. A te najskrzydsze marzenia, nawet najskrzydsze, niech się po prostu spełniają. Wszystkiego najlepszego. Halapacz i Halapacze. W wykonaniu aktorów amatorskiego zespołu teatralnego z Szalowa. Dzień dobry!
bycie bez właściciela. Wbrew ustawie? No to poradźcie, co robić. To wróćmy do miasta i przyjedźmy w przyszłym tygodniu. A ja bym radził, żeby tu spisać wszystko, co jest do zajęcia. No ale co tu jest do zajęcia? Przecież widzicie, że chałupa jest pusta. No, o, buty widać. Żeśmy was obudzili, ale czemu leżycie pod łóżkiem? No bo na łóżku gryzą muchy, a pod łóżkiem nie. Ponieważ w myśl wyroku sądowego nie wpłaciliście 130 zł odszkodowania, wyszliśmy do was ściągnąć należność w drodze egzekucji. A wyciągliście mnie z łóżka i wyciągnijcie teraz ode mnie należność.